W poprzednim odcinku Dave i syn Paliona znaleźli moją świątynię, odkryli mój sekret, odkryli, że coś tutaj ukrywam, co mi się niespecjalnie podoba. W dzisiejszym odcinku wraz z Wojtkiem wybierzemy się do świątyni i zobaczymy, co tam się nowego pojawiło. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i jest ze mną dzisiaj Wojtek Wojtini. Witam. Dzień dobry, witam, witam. Dzień witamy dobry. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na samym początku zostawcie łapkę w górę. Załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny od... Co nie? Więcej, to ile? Więcej. Nie no, stary, ale 4 to i tak ambitnie jest. 4,5. Dobrze, 4500 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek wraz z Wojtkiem ze świetnej serii związanej ze świątynią, z której ja jestem mega zadowolony, podoba mi się strasznie ta świątynia. Mimo, mega, że jest, mimo, że jest dosyć przerażająca. Przerażająca i tajemnicza, dokładnie. No, słuchajcie, dzisiaj się tam wybierzemy, ale zanim się tam wybierzemy, musimy być znowu przygotowani na najgorsze, więc czy jesteś uzbrojony? Widzę, Krzysio. Że masz... Krzysio! A nie, aż Krzysio. Tak na najgorsze nie, chociaż nie no, w sumie na Żegnam najgorsze. Cię. Tak, raz. trzeba się porozumieć z Krzysiem. O nie, całuję Skorpiona, co się wydarzyło. Dobra, ale patrz, widzę, że jesteś przygotowany, no. Ulepszony tak, miecz. Tak, tak. Daj, rzuć mi, chcę zobaczyć, jakie masz ulepszenia. No mam tylko odrzut na nim, ale nie źle. Nie miałem więcej poziomów, wiesz? Super, dobra, no dobra, no ale przynajmniej będziesz odrzucał przeciwników. Będziesz odtrącał przeciwników będziesz. Dobra. Dobra, tu... Ja bym poszedł do wioski sprawdzić, jak tam nasz domek. A, tak, 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 ponieważ w poprzednim odcinku, dobrze, że przypomniałeś, w poprzednim odcinku u Wojtka, który był wczoraj, jakby było wyzwanie ze świątyni, które dostaliśmy, które było w tym domku, jak widzicie, tam jest taki domek wydziwiony totalnie. I w tym domku pojawiają się za każdym razem wyzwania, które mamy do robienia, jakieś zadania takie tajemnicze, które nam po prostu daje, nawet nie wiemy za bardzo kto nam je daje, ale tu jak widzicie jest skrzynka i w tej skrzynce się zawsze pojawia. Sprawdźmy, czy nie? Dzisiaj... nie, głowy nie ma nic, tylko. Są głowy tylko i tu na środku zawsze się pojawiała jakaś książka z zadaniem. Czyli nie, czyli dalej nie mamy żadnej zagadki następnej, to były chyba zagadki, tak, nie no. Zadania, tylko zagadki. 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 Musimy czekać na następną zagadki, zagadkę. Zadania. No, to prawie to samo. W każdym razie musimy czekać na następne zagadki, ponieważ póki co jeszcze żadnej nie mamy. Ale dobra, ja bym się wybrał do świątyni. Zobaczył, czy tam coś ciekawego nas nie spotka. W tamtą stronę, w tamtą stronę. Zobaczymy. Ja nie mogę, ona tak strasznie już daleka wygląda. Czekaj, ja się tym żelkiem tam rzucę. Raz, dwa, trzy. Dobra, to ja raz z tobą lecimy tutaj. Uwaga. Dobra, dobra, lecimy dobra. Lecimy tutaj. Jest masno fest, dobra. Jest dobrze w takim fest. Razie... Słuchaj, rozwalamy dechy. Gdzie ty jesteś? A, tu, no, już, tu strzelasz się. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Kamera na Wojtka, dobra. I wylądowałem. Dobra, i wchodzimy, uwaga, rozwalam te deski. Mamy dobra, deski. Dobra, ja wciągam mój miecz. Spokojnie, nie boję wchodź, się. Wchodź. O kurde. Dobra, co? Pierwsze, co się rzuca w oczy. Co się rzuca pierwsze w oczy, bo ja nie widzę. Co się rzuca w oczy? No tu, zobacz. Ty, dźwignia jest jakaś. Dźwignia. Było to tu, czy no. Nie było? Mi się wydaje, że tego nie było. Dobra, teraz pytanie, czy to warto klikać. Ja się boję, że ja to wiem. Uruchomi ja coś boję się, że strasznego. Ja otworzy jok, ten. Jak to otworzy trumnę, to już ten w ogóle będzie dramat. Fuck. No. Co? Ale no nie, no musimy chyba to kliknąć. Nie wiem, nie klikamy wiem. Czy nie? Ja się boję. Ty to kliknij. Dobra, ale... Ja se stanę trochę dalej. Uciekam. Co? Uważaj! Wow! Co jest grane? To się pode mną otworzyło. Co jest grane? Ty, otworzyło się przejście do jakichś ale lochów mega. Czy coś. Czekaj, dobra, mogę... Ja wchodzę, czekaj, ja czekaj, czekaj, miecz. Czekaj, ja czekaj. Diamentowy miecz masz, ale ja chcę to kliknąć jeszcze raz. Jak to się w ogóle super zamyka? Mega, nie? Patrz. Ale kozak. Dobra, ciekawe, ja czy ten ciekawe, czy ten mechanizm tam był ciągle, czy to się pojawiło dopiero razem z dźwignią. Mi się wydaje, że to dobra. Się pojawiło po wykonaniu ej, tego ej, zadania. Mamy tu jakieś lochy. Co jest wow. Grane? Co ty gadasz? Patrz, ile tu trumien jest. Jakie trumny? Tu nic co nie ma. Co jest grane w ogóle? I tu znowu są trumny. Co ty gadasz? Wow. Co ty gadasz? Ale widzę, że nic nie ma na tych tam tych. Nie ma trumn, tam nie ma trumn. Nie ma trumien? Faktycznie, faktycznie. A co, ale czekaj, wow, co ale tutaj jest? A nie, jest trumna, jest trumna, jest trumna, jest trumna, ale jedna taka. Jest... Ja nie mogę, jakie to jest nawiedzone. Czekaj, jeszcze tam do przodu widziałem, że są schody w dół. Więc ja bym zobaczył, co tam jest na dole. Zobaczyć, czy tam coś ciekawego nas czeka, bo tu patrz, to... O nie, tam jest lawa jakaś stara rozlana. Lawa, serio? Lawa rozlana. Ja i przejście mogę. Zalane lawą. Ty, tam coś... Nie, tam nic nie ma chyba na końcu, czy jest coś? Poczekaj, spróbuję zobaczyć na opti... Nie no, chyba nie, tam jest. Coś jest. Coś tam jest chyba jest jakiś... tam się coś zlewa też, jakaś tak, lawa. Tak, 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 tak. Czyli to musimy się tam jakoś dostać w takim razie. Tylko poczekaj, jak? Jakbyśmy... Tylko jak? Czekaj, nie, no, nie sprawdzę. Wiem. Nie no, nie no, zacznij się palić, stary, nie rób! Dobra, nie, a ty nie, masz nie, 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 dlaczego nie zacząłeś się palić, co? Zacząłem się palić, no pa.
Aha, ja nie mam płomienia wokół ciebie w ogóle. Czaisz bazę? Serio? No. Czekaj, no, ale jak chciałem sprawdzić, czy to nie jest lipna lawa. A wokół siebie mam, dobra. Ja też. Nie, lawa jest, dobra, czyli coś się zbagowało. Czyli tam póki co nie możemy pójść. Czekaj, ja bym sprawdził wszystkie tunele. Dobra, sprawdźmy tutaj. Ludzki szkielet! Se taką otwarta trumna. Pa, jak patrzy. Kurde, jak na nas to, jak na nas Luka sobie. Tu kolejny jakiś patrzy się na nas w ogóle. Ty, tu jest skrzynka jakaś pod tym. Faktycznie. Dobra, czekaj, możemy ją otworzyć jakoś? Nie wiem, chyba się ci nie da. O nie gadaj, że będziemy musieli trumnę rozwalić. Nie. Nie, ja jej nie rozwalam. Nie. No dobra, ja rozwalę. A spróbuj ten blok tutaj obok. Dobra, z boku. O tak, damy radę. Dźwignia, stary, tu jest w środku. Co? Ale jest jeszcze? Nie, sama dźwignia, tylko dźwignia, nic więcej. To jest w ogóle skrzynia pułapka, ty! Uciekaj! Zobaczyłem, że to jest skrzynia pułapka, zaraz pewnie TNT jakiś wysadzi się tam. Ty jesteś chory. Nie. Czekaj, nic się nie stało. Nie, może nie wiem. Ale serio, to była skrzynia pułapka. Naprawdę, tak. Wow, ale mega. No czekaj, chodź, nic się nie zrobiło. Nic się nie stało, to patrz, udowodnię ci, że to czyli jest skrzynia pułapka. A może na dwa razy to działa dopiero? Nie, tak skrzynie pułapki nie działają na dwa razy. Czekaj, patrz, zabieram to. Wziąłeś ją? Nie, ja ją mam. No skrzynia pułapka, patrz. Serio? Weź ją i zobacz, że jest skrzynia pułapka. Faktycznie. To jest grane, dobra, weź, włóż ją tam może lepiej, żeby nie było, że coś kradniemy. Dobra, postawiona. Nie, bo jakieś duchy złe zamuruję. Się na pogniewają. Tak, że im zabieramy jakieś skrzynki w ogóle z tego. Nie, te szkielety tutaj są przerażające, dobra, musimy przejść przez to wszystko. Strasznie. Czekaj, dobra, przejdźmy następny. A Tom sprawdzaliśmy? Czekaj, Tom jeszcze sprawdzę, bo to są też trumny jakieś tam, to jest... Tam byliśmy już, tutaj jeszcze coś już zerknijmy. Tu nie ma nic. Tu nic może nie w trumnie, ma może w trumnie jakaś dźwignia druga czy coś. Nie, chyba nie. Tu też nie. Nie, no dobra, chyba tu nic nie ma. Dobra, pójdźmy jeszcze tam zobaczyć na tamtą. Zobaczymy, czy ta jedna dźwignia nam w czymś pomoże? No nie wiem, zobaczymy. Wątpię. Dobra, lecę tutaj może zobaczyć na to. Może ona otwiera kolejne przejście. Tu jest w ogóle jakaś taka specjalna w ogóle ta no, trumna. Tak jakby ktoś ważny. Ej, tu jest skrzynka. Dobra. Jest skrzynka. Jest druga dźwignia. Kolejna pułapka. Tak, o, ciekawe, czy to wysadzi. Czekaj. Trzeba uciekać. Ale chyba też się nie wysadzi. Nie, to są takie bejciki chyba, wiesz? Że ktoś dał skrzynię pułapki, ale nic się nie dzieje chyba. O kurde. Dobra, ale mamy dwie dźwignie. Na co mogą nam być dwie dźwignie? Czekaj. Może gdzieś na górze coś tutaj. Oglądajmy jakieś. Może jakieś wskazówki tu są, żeby zobaczyć. Czekaj, ja tu przejdę cały ten. Żeby może ją gdzieś postawić. Nie no, tu na górze nie wydaje. Nie wiem, nie ma nigdzie jakiegoś pokazanego miejsca, żeby gdzieś coś postawić. Ale ja czekaj, mi się wydaje, że może przy tej lawie coś tam było. Bo. Nie wiem, ta lawa to tak dziwnie, że wiesz, że nie da się przejść. Ją się da na pewno jakoś wyłączyć. Więc tu gdzieś... Ej, a tu są takie klocki. Dwa akurat. Widzisz to? Takie inne, faktycznie, że nie powtarzają się w ogóle nigdzie. Nie klocki, no faktycznie. Czekaj, no dobra, postawię je tutaj. I dawaj na 3-4, ty po prawej, ja po lewej. 3-4. Tak, otworzyło się coś. Serio? Wyłączyliśmy lawę. Co jest, stary? Piątka w Minecraft. Jest, piona. Super, dobra, wyłączyliśmy to. Dobra, możemy powoli przechodzić, powoli, czekaj, niech to nie zniknie, niech to zniknie, dobra. Nie, no pod lawą nie mogłaby być, by się spaliła od razu albo zniszczyła coś. Faktycznie. Dobra, czekaj, co tutaj mamy? Co jest grane? Co to jest za miejsce? Czekaj, tu są jakieś drabinki. Ło, czekaj, bo one się tu nie kończą, tak? Czekaj. A dobra, przecież mamy buty te żelkowe, więc a poza tym to nie było tak wysoko aż. Dobra, patrz to. Mamy jakąś... Jakiś miecz i jakąś ze skarbów. Jaka? Książka tu jest. Ostrzeżenie. Dobra, biorę ją i przeczytam. Pod wami jest skrzynka. Jest skrzynka jakaś pod nami? No jest. O kurde, faktycznie tam jest skrzynka. Dobra, czekaj. Nie zauważyłem. Pod wami jest skrzynka, w niej znajdziecie skarb. O kurde, stary, będziemy mieli skarb, będziemy bogaci. Ale po otworzeniu skrzynki... Po otworzeniu skrzynki macie chwilę, by uciec ze świątyni. Jak wam się nie uda, zginiecie. O kurde. Nie, niemożliwe. O kurde, stary. Odkładam tą tutaj. Ostrzeżenie, no pisze ostrzeżenie na ty. Patrz, najdź na tą książkę. Ale patrz. Widzisz, że się pojawia takie coś? Ostrzeżenie. Ostrzeżenie, no. Czyli... Ty, ciekawe, czy ten miecz... Powiem tak. To wygląda jak jakiś Excalibur. No tak, tak. Ten miecz, który był w kamieniu. No. Ale słuchaj. Mieliśmy dwie skrzynie pułapki już po drodze, które nic nie aktywowały. Wydaje mi się, że ta ostatnia skrzynka już nie będzie baitem. Do trzech razy sztuka się mówi przecież w końcu. I wydaje mi się, kurde, że trzecia skrzynka wcale nie musi być baitem. Patrz w ogóle, jak są te drabinki poustawiane. Slalomem. Specjalnie, żeby było trudniej uciec. Nie. Bo wiesz, to by było zbyt łatwe, gdyby to wszystko było tak po prostu.
Czekaj, w ogóle no tak. Da się stąd jakoś tak łatwo wyjść? Damy radę jakoś, damy radę, no nie jest to jakieś chyba trudne. Nie, dobra, no nie, no idziesz, da radę, dobra. Chodźmy tam, zejdźmy na dół, zobaczmy co tutaj jest. Uważaj tutaj, żeby nie wypaść poza lawę. Ale ja jestem już obstrany na samą myśl. Ja jestem strasznie obstrany. Jest wyraźnie napisane, że zginiemy. Czekaj, czekaj. Tak, to jest skrzynia pułapka. Widać po tym czerwonym tym dookoła. Faktycznie, bo ma czerwony nosek. To jest skrzynia pułapka. Nie. Co oznacza, że... Nie wiem, czy od razu usłyszymy, czy coś się aktywuje, czy to będzie po czasie dopiero. Wiem, że było napisane, że mamy niewiele czasu. Mamy niewiele czasu. Tak było napisane. Co oznacza, że po otworzeniu skrzynki powinniśmy zabrać od razu, co jest w środku i uciekać od razu. Tylko ja nie wiem, ile tego tam jest. Dobra. Więc proponuję, żebyśmy oboje równocześnie otworzyli i zabrali wszystko, co jest, bo tam może być więcej rzeczy. Czekaj, no trzeba być spokojnym, bo wiem, że tak naprawdę w momencie, kiedy klikniemy tą skrzynkę, zaczyna się timer odliczać, który sprawi, że zginiemy. Że coś się stanie. Tak, czyli krótka piłka. Otwieramy to na 3-4, bierzemy wszystko, co jest w środku i od razu biegniemy. Od razu, bez zatrzymywania się. Dobra, uwaga. No, odliczaj. 4. Dobra, mapa tylko. Uciekaj. Dobra, lecę od razu za tobą. Ja nie mogę, dobra, mamy mapę. Widzę jakiś krzyżyk na tej mapie, więc to będzie do skarbu. Czekaj, leć pierwszy, dobra. Dobra, uwaga. Dobra, wchodzę. Uwaga, czy za pierwszym razem. Dobra, ja też udało mi się za pierwszym. Nie! Otworzyło lawę, stary! Ja pierwszy! Zdążyliśmy! Zdążyłem! Co? Jak na farcie, stary! Jak ci to udało? Co? Nie! Co wydarzyło się w tym momencie, stary? To była pułapka! To była ta pułapka! Mówiłem, do 3 razy sztuka, stary, mam mapę skarbów do skrzynki ze skarbem! Nie! Dobra, co jest grane? Było tak mało czasu! Dobra, wychodzę, już nie wracam do tej świątyni. Jak mi serce wali! Ja pierdziele! Masakra! Co to było? Nie, najstraszniejsza rzecz w moim życiu, jako przyjaciółkę, zamknijmy to. Zamknąłem to. Co to było? Co jest grane? Ale na farcie, na styk. Chwila przerwy i byśmy nie dali rady. Nie dalibyśmy rady. Dobra, czekaj, trzeba znaleźć skarb. Zobacz, tylko kurczę, my nie wiemy za bardzo, w którą stronę on jest. My za bardzo siebie nawet nie widzimy na mapie, patrz. Nie widzimy siebie na mapie, więc będziemy musieli to znaleźć. To jest kawałek mapy. Tak, to jest kawałek mapy. Nie wiemy, w którą stronę to będzie. To jest najgorsze, że... Nawet nie wiem, czy my się pojawimy na tej mapie, tak szczerze mówiąc. Bo nie wiem, czy to tak działa. Czekaj, widzisz siebie gdzieś tam, czy nie? No nie wiem, biegam. Nie, nigdzie się nie dobra, widzę, no dobra, tam... daj mi tą mapę. Nie no, dobra, nie. Inaczej, musimy podejść do tego logicznie. W którą stronę? No. To jest gdzieś przy wodzie, więc tu jest gdzieś woda najbliższa. Gdzieś przy wodzie najbliższa. I to jest jakaś wyspa. Tu jest woda najbliższa i jest wyspa jakaś, więc trzeba po prostu może w ten sposób tego szukać. Ja bym się żelkiem do góry wystrzelił. No, dobra, tylko... Patrz, to jest z piasku, tu nigdzie w okolicy piasku nie ma. Jak tak teraz patrzę. Widzisz to? Tu nigdzie w okolicy nie ma piasku. Więc my, jak tak łatwo się nie dostaniemy do tego. Ale nie ma piasku, to prawda. Czekaj, no to lećmy może, tam jest jakiś piasek. Czekaj, dobra, lecę w tamtą stronę, zobaczyć może to gdzieś tam. Nie, tutaj też nie. Czekaj, przeleciałbym te góry w tamtą stronę może. W tamtą stronę, tu. No nie wiem, czy w tamtą stronę. No nie wiem, zobaczymy. Musimy po prostu znaleźć jakieś miejsce, w którym po prostu będzie piasek. Wody w sumie, wzdłuż tej wody. Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu najlepiej zrobimy jak zrobimy teraz cięcie i po prostu znajdziemy to miejsce. Dobra, ej, widzę się na mapie, stary. Serio? Tak, widzę się na mapie, to nawet nie musimy robić cięcia. Ale zarąbiście, nie czekaj, musimy to idziemy w dobrą stronę dobra, nawet. Dobra, ja się będę wystrzeliwał po prostu do ciebie, żelko. Dobra, czekaj. Za daleko. Ty to nie jest tu? Gdzieś cię tam wystrzeliło. Gdzie ty jesteś? Ale co tam jest? No, a czekaj, może to jest to? Czekaj, bo może to być to. To wygląda jak ta wysepka. Czekaj, idę tutaj na tą wysepkę. I... To jest to? Czekaj. Ej, jestem tu na tej wyspie, tak, tylko to nie jest ten X. To jest tamta wyspa. Tam jest X, stary! Tam jest X na tamtej faktycznie, wyspie. Jest widzisz X. To? Widzisz to? Dobra, lecimy, dawaj, lecimy tam. Jest. Przestrzeliłem się. Dobra, jestem koło X-a. Dawaj, dopłyń tutaj. Dawaj szybko do brzegu, stary, bo już nie mogę wytrzymać już. Ciekawe w ogóle, co to jest za ty tak długo płynąłeś, dobra. Jak jakaś pułapka albo coś? Nie, już więcej pułapek nie będzie chyba, dobra, czekaj, kopię w dół. Mamy jakiegoś tego. Dobra, jest skrzynka, stary, jest skrzynka. Masz czekaj. Skrzynkę już? Jest skrzynka, czekaj, nie otwierajmy jest jeszcze. Właśnie chcę to sprawdzić, więc musimy tu rozwalić wszystko dookoła, ten cały piasek. Więc rozwalmy piasek cały.
Dobra, dobra, dobra. Nie, uwaga, czy jest to skrzynia pułapka? Nie, nie jest to skrzynia pułapka, jest to normalna skrzynia. Więc bardzo dobrze mi się wydaje. Dobra, stary, otwieramy na 3-4 wspólnie, tak jak każdą skrzynkę. 3-4. Co jest 4? 8 orange dżemów masz, stary, ja pierdzielę. Bo ja nie potrzebuję, bo już mam Tiger Sworda, więc całe wszystkie orange dżemy bym tobie dał, stary. W ogóle, Tiger Sworda. Weź sobie to wszystko, bo ja w sumie tego wszystkiego nie potrzebuję, ale jaki kozak prezent w ogóle dla ciebie. I ten diamentowy piec, pamiętasz jak ci mówiłem o nim? Pamiętam, no. Ale że on jest fajny, że on wszystko przebiera. Ty właśnie, znaczy przebiera, Boże, przetapia szybko. To jest prezent dla mnie. To jest idealny prezent dla ciebie, dobra, dawaj, wystrzelam się tutaj, żelki. Wszystko masz? Aha, dobra. Tak, no ja mam wszystko, więc ja nie potrzebuję nic z tych rzeczy. I wszystko to masz. Dobra, mamy ten skarb, stary, coś pięknego w ogóle. Czyli będę craftował tylko Tiger Sworda jeszcze? Tak, tylko Tiger Sworda, więc nawet ten miecz możesz sobie nawet na odcinku swoim skraftować, stary, więc to będzie coś super. Więc koniecznie wbijajcie do Wojtka, ponieważ u Wojtka będzie miał następne odcinki właśnie z Palionowa. Wbijajcie do niego, bo to jest coś niesamowitego. Czekaj, gdzie ty poleciałeś? Ja cię widzę, czekaj, w tą stronę, bo ty poleciałeś, czekaj. Nie, za tobą. Tutaj skaczę na brzegu, A, tam, dobra. Tutaj chodź. Masz te czerwone buty. Tak, a tylko buty widziałeś, no dobra. Chodź, tak, gdzie ty jesteś? A ty znowu pod tą wodą, bo nie, znowu będziesz płynął 3 tygodnie. Lubię płynąć. Dobra, no, i dawaj, lecimy. Albo dobra, stary, nie wiem, lecimy do chaty czy coś, nie wiem, podsumowujemy to jakoś. Nie, no nie ja mam co podsumowywać. No kurde, ja też... mamy mapę, stary. Ja bym tą mapę zachował na pamiątkę po prostu. Nic nie robimy, ja bym ją schował w jakąś po prostu ramkę, stworzył ramkę u ciebie tam w tym. Chodź, wrócimy może, stwórzmy tą ramkę. Dobra. Może nam się uda, okay. Może będziemy mieli itemy jakieś, żeby stworzyć tą ramkę. Gdzie ty jesteś? Lecę w tamtą stronę, przed ciebie ciągle. Od tego jak ktoś do mnie leciał, to ciągle tam przed ciebie. O, widać nawet tą wyspę, którą już widać z twojej chaty, więc w tamtą stronę się po prostu udaj. Tak, są węże też tutaj na tym. Dobra, ja już widzę tą wieżę twoją. Więc dobra, lecimy. Lecimy tam i no nie wiem, zobaczymy czy mamy w ogóle itemy na to, żeby skraftować tą ramkę, żeby włożyć tą... Możesz sobie tam pogrzebać po moich skrzynkach, ale znaczy na pewno damy radę to zrobić, jeżeli masz skórę, ale wątpię, żebyś miał skórę. Tak nie mam skóry, chyba że królik może być, skóra królika. Nie, to musi być zwykła skóra jakiejś krowy czy czegoś takiego. Właśnie z tym jest problem, znaczy nie jest problem na Palionowie, bo ja tam mam skrzynkę z takimi rzeczami, ale przy sobie tego oczywiście nigdy w życiu nie mam. Nie, chyba że straszne. Akurat to zbierałeś. No nie, no nie zbierałem, bo to tylko skrów wylatuje i tak dalej. No dobra, ale skoro mówisz, że na pewno nie masz skóry królika, to znaczy skóry krowy, no to w takim razie na pewno nie masz, więc to ogarniemy i pokażemy u ciebie na odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia już jutro na kolejnym odcinku z Palionowa, może z Wojtkiem, może z kimś innym, zobaczymy. W każdym razie, i zapraszam, właśnie o tym zapomniałem powiedzieć na początku odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam się rozpoczęła seria Lego Batman wraz z Dave'em. Musicie pójść koniecznie, ponieważ mi się mega fajnie gra w tego Lego Batman, ogólnie tak mi się super nagrywa te odcinki, że koniecznie musicie tam pójść, zobaczyć jak nam to wychodzi. Tak samo do Dave'a zapraszam, tam możecie wszystkie te odcinki oglądać. W momencie kiedy oglądacie ten odcinek już są aż 4 odcinki z klocków Lego, więc koniecznie powinniście pójść zobaczyć jak to przechodzimy. Wojtek się cieszy z orange'ów, bardzo dobrze, stworzymy ci Tiger Sworda u ciebie na odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do jutra, wbijajcie do Wojtka. Trzymajcie się. Zapraszam, trzymajcie się, cześć. Cześć.